Oj, dobra, wszystko gra. Dobry wieczór, bo kiedy nagrywam ten filmik, jest późna wieczorna godzina. Ja wróciłam dopiero z Lublina, więc jestem trochę padnięta, ale tak się składa, że mam chwilę spokoju w domu, więc postanowiłam nagrać ten filmik, bo doszłam do wniosku, że jak nie dziś, to chyba nigdy. Ostatnie podsumowanie skończyłam na miesiącu czerwcu i polecałam na czerwiec książkę Romanowowie 1813, oczywiście, że nie, tylko 1613-1918 Simona Sebaga Montefiore, którą bardzo, bardzo gorąco polecam. Fantastyczna książka. Nie wiem, czy ją widać za moimi plecami, ale jest i bardzo lubię sobie ją pomacać. Drugą książką był projekt Rosie o profesorze genetyki z zespołem Aspergera. Mocno humorystyczna, bardzo dobra książka, którą fantastycznie mi się czytało. Z serii, którą odkryłam w ubiegłym roku, mianowicie Gorzka Czekolada, i którą bardzo polecam. Widziałam wczoraj na filmiku, że Janek z tramwaju numer 4 też poleca tę serię i uwierzcie mi, on bardziej poleca serię tą część kryminalną. Ja z kolei zachwyciłam się również tą obyczajową, a kryminalną czytam, nawet w torebce dzisiaj miałam Ostatniego Pielgrzyma. Później mamy lipiec z 26 przeczytanymi książkami, nie wiem jakim cudem. Nie wiem jakim cudem, bo w lipcu naprawdę bardzo dużo grałam w tenisa i w ogóle prowadzałam się różnymi ścieżkami, no ale jednak 26 książek się urodziło. Polecam Hardą o Świętosławie autorstwa Elżbiety Hryzińskiej. Bardzo dobra powieść historyczna. Naprawdę poruszająca. Ja bardzo lubię prozę Elżbiety Hryzińskiej. Nie zgadzam się, że obecnie jej forma jest zniżkowa, bo podobają mi się Harda, podoba mi się tak samo jak ta tetralogia Północnej Drogi, więc nie rozumiem tych zarzutów. Drugą książką, którą polecam, która zrobiła na mnie duże wrażenie do tego stopnia, że chciałam odwołać mecz tenisa, to książka Jak powietrze. To jest Young Adult. Tak, czy jak to się, nie wiem jak to się wymawia, bo już sama nie jestem za bardzo young. To jest taka bardzo przewidywalna powieść. Taki romansidło, naprawdę dla młodzieży, bo chyba tylko mając naście lat można wierzyć, że tak to wszystko będzie wyglądać, ale naprawdę bardzo fajnie, motylkowo napisane. Czytało mi się dosłownie jednym tchem. Później mamy sierpień i już widać, że przełożyłam tenisa, bo w sierpniu graliśmy w tenisa dzień w dzień, naprawdę. I przeczytałam tylko 14 książek. Bardzo gorąco polecam finał trylogii Niepokorne. Niepokorne Judyta to trzeci, ostatni tom powieści o trzech kobietach żyjących na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie, ale nie tylko, które nie chcą się podporządkować takiej typowej roli kobiety tamtych czasów, ale walczą o swoją edukację, walczą o swoje marzenia. Różnie niestety na tym wychodzą i finał jest naprawdę, zapada w serce i to nie jest tylko moje odosobnione zdanie. I druga książka w sierpniu, którą bardzo gorąco polecałam, to Tatuaż z tryzubem. Rzadko jak na mnie, bo reportaż, ale o Ukrainie, więc już o wiele więcej to mówi. Książka momentami bardzo zabawna. Anegdoty o rosyjskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli, jak posługiwać się torebeczką herbaty ekspresowej i uwierzyli, że trzeba to włożyć do ust i zalać wrzątkiem, i te sznureczki im starczały z ust. Bardzo zabawne, ale już zdecydowanie mniej zabawne fragmenty z wycieczkami do tej części Ukrainy owładniętej wojną. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo warto przeczytać i wyobrazić sobie, że się żyje w takim piekle i kule świstają nad głową. To nie jest już problematyka II wojny światowej, taka abstrakcyjna, ale naprawdę bardzo realna, więc warto. Tatuaż z tryzubem bardzo polecam. Później był wrzesień, 17 przeczytanych książek. Ja bardzo gorąco polecam Beksińscy Portret podwójny Magdaleny Grzebałkowskiej. Ja uwielbiam tę autorkę i mam do przeczytania w kolejce książkę Ksiądz Paradoks, ale Beksińscy to naprawdę poruszająca opowieść o Zdzisławie i Tomku Beksińskich, pochodzących trochę z moich rejonów. Byłam w Muzeum Beksińskich w Sanoku. Ja nie do końca kupuję sztukę Zdzisława Beksińskiego, w sensie nie trafia do mnie, bo nie kupuję jej też również w sensie dosłownym, bo mnie na to nie stać.
Nie wiem, czy kogokolwiek z nauczycielską pensją stać jest na. Ale podoba, bo kilka jego obrazów bardzo mi się podoba i dzięki pracy Magdaleny Grzebałkowskiej na niektóre obrazy spojrzałam tak w zaciszu własnego domu i bardzo do mnie przemówiły. Nie słuchałam audycji Tomka Beksińskiego. Wydaje mi się, że trzeba przeczytać po prostu tę książkę, żeby wyrobić sobie własne zdanie na jego temat, bo też ile osób, tyle opinii. Druga książka też inny kaliber ze szmaragdowej serii, Sieroce pociągi. O niej nie będę się rozgadywać, bo nagrywałam o niej filmik, ale wciąż polecam. Później przyszedł październik i 26 przeczytanych książek. Nie wiem jakim cudem. Pierwsze bardzo gorąco polecam Dziewczyny z Solidarności. To jest tak seria znaku, prawdziwe historie, takie białe książki z pięknymi okładkami. I tą książkę napisała Anna Herbig. Bardzo podobały mi się jej Dziewczyny z Syberii i Dziewczyny z Powstania, przy czym Dziewczyny z Syberii o wiele bardziej. A Dziewczyny z Solidarności to bardzo fajnie mi się czytało, bo to tak widziałam w nich swoją mamę. Bo o ile o Wałęsie, o Kaczyńskich, o Janie Marii Rokicie się mówi dużo, o tyle te kobietki pozostawały w cieniu, a też wcale nie miały łatwo i też były internowane, aresztowane i przechodziły niefajne koleje losu. Fantastycznie, znaczy bardzo mi się podoba sposób, w jaki Anna Herbig pisze te książki o tych kobietach, bo ją tam ciężko jest wyczuć. To znaczy ma się wrażenie, że słucha się tych kobiet, a nie słucha się autorki, która się lansi. I druga książka w październiku to idealna thriller polskiej autorki, debiut bodajże. Na początku myślałam, że zaczęłam czytać, myślę, Jezu, jaki to jest thriller, to jest po prostu obyczajówka i to jeszcze kolejna o kobiecie, która nie może zajść w ciążę. Ale okazuje się, że naprawdę książka fajnie gra na emocjach i końcówkę już czytałam po prostu na jednym wdechu. Czyta się ją też bardzo szybko i bardzo dobrze, gra na emocjach, intryguje, trzyma w napięciu, także super, bardzo polecam. Później mamy listopad i książek przeczytanych 25 albo 23, bo nie mogę się po sobie to czytać. Polecam Berło i Krew. Filmik nagrywałam, więc też się nie będę rozgadywać, ale książkę bardzo polecam. Druga książka to Moje córki krowy. Bardzo taka nietypowa książka, bo opowiadająca o starości. Ponieważ bohaterkami są dwie kobiety, których rodzice akurat no, po prostu się starzeją i ta starość wcale nie jest taka jak z reklamy Geriawitu, Farmaton czy jakiegoś innego środka dla seniorów, dzięki któremu będą mogli zdobywać góry i młodą piersią wdychać świat. Tylko jest pokazane to przemijanie z takiej strony bardzo realistycznej, ale moim zdaniem warto przeczytać tę książkę. Ja nie widziałam tam w ogóle zabawnych treści, bo tak też była reklamowana. Filmu jeszcze też nie widziałam, bo nie mogę się zebrać. Nadrobię to coś powiem. W grudniu nie mam pojęcia, ile przeczytałam książek, bo jeszcze nie zrobiłam podsumowania grudnia. Jak komuś się chce, to może na blogu przeliczyć. Polecam przede wszystkim Wszystko dla Pań. Również nagrałam filmik, więc nie będę tego dublować, ale świetna książka. W sumie to znowu bym na niej wróciła. I polecam bardzo Pacjentów Jergena Thorwalda. Książka o początkach transplantologii i takiej zaawansowanej bardzo już chirurgii serca, właśnie transplantacji, operacji na otwartym sercu. Taka naprawdę, ja lubię takie tematy. I tu jeszcze ta książka zaczyna się od historii o błękitnych dzieciach, tak zwanych Blue Babies. Był na tym o tym nakręcony film, grał tam Alan Rickman, nieodżałowanej, wielka strata roku 2016, nie jedyna. I mam do tego sentyment, bo sporo swego czasu po oglądnięciu tego filmu o tym czytałam, ale nie tylko. I to jest fascynujące. Mnie fascynuje to, jak zagadkową, wielką machiną jest ludzki organizm, że tam w ogóle wszystko tak funkcjonuje na zicher. Znaczy, kiedyś powiedziałam mojej przyjaciółce, że wyjdę tylko za tego mężczyznę, który zrozumie moją fascynację tym, jak cudownie mięsień sercowy wyewoluował, także jest genialnym połączeniem wydajności mięśni gładkich i siły mięśni poprzecznie prążkowanych. I później pogadałam z facetem o tym. Podzieliłam się moją fascynacją, ale jej nie zrozumiał, więc go zabiłam. W każdym razie, no to były moje książki 2016 roku. W 2017 zaczął się kilkoma książkami czytanymi, przeczytanymi już.
Mam nadzieję, że będzie tak samo dobry albo chociaż lepszy. Znaczy, zawsze się życzy, żeby ten nowy rok był lepszy. Mi wystarczy, że nie będzie gorszy, czego Wam również życzę. I idę, nie wiem, umrzeć, bo jestem tak zmęczona, ale za to pada pięknie śnieg. Trzymajcie się cieplutko i udanego początku roku. Pa, pa.